No, proszę Państwa, jeszcze tu. No, można się z Państwem przywitać, bo że tak powiem, nadajemy dla potrzeb mojego Facebooka i witam Państwa i dla kanału mojego TV24 Reporter Sky. Od czego byśmy zaczęli? O. Jak zwykle od magii. Od magii. Tak jest. No. Nie było nas, że tak powiem, na antenie troszeczkę, parę tygodni. Ja byłem w Szwecji w międzyczasie. No, powiem Państwu, cały czas. Właśnie. Zajmuję się magią. Nie, znaczy się w tym sensie, że ja robię białą magię. Ochronę dla ludzi. Czyli ta, która służy człowiekowi. Jantry. Tak, oczywiście. Chodzi o jantrę, nie? O jantrę. Czasami robię tantrę. Ktoś chce po prostu się bronić przed kimś, nie? Wtedy prosi o coś bardziej radykalnego, bardziej głębszego, nie? I to są tantry. Tantry się nazywają, to są, znaczy się w przetłumaczeniu takim wolnym polskim, to są rytuały. Rytuał, nie? Jantra, jak już wiecie, to jest tak jak do apteki się idzie i się wydaje jakiś lek specjalny, który się przygotowuje, tak samo jantra się robi. Natomiast rytuał to jest cała procedura, nie? I tutaj, no miałam takie rzeczy do roboty, nie? Jak na przykład ktoś chciał się na kimś w pewnym sensie zemścić za to, że mu zrobił krzywdę. No i taką tantrę niedawno właśnie robiłem, nie? I to wiąże się właśnie z rytuałem. Rytuał polega na tym, że co jakiś czas, oczywiście nie będę mówił o szczegółach, dlatego że to może być bez problemu do wykorzystania przez czarną magię, bo rytuał to jest tak jak narzędzie, nie? Powiedzmy, ktoś ma wiertarkę, o, powiedzmy, nie? Wiertarką naprawdę można fajne rzeczy zrobić. Przykręcić jakieś obrazy wiertarką można, albo jeżeli jest wiertarka, wkrętarka, nie? Albo zrobić dziury, w których można kołki. I wtedy ta wiertarka to jest biała magia, ale można też komuś krzywdę robić, nie? I dlatego nie mówię o tych rzeczach, bo wiertarka jest wiertarką. Rytuał jest rytuałem. Także tutaj chodzi o to, że taki rytuał zrobiłem, który miał daną osobę w sposób taki oczywisty. Wiadomo, że to jest w ramach jakiegoś odwetu, można tak nazwać. Miał pomóc komuś właśnie w egzekwowaniu, powiedzmy, swojego prawa. No, bo ludzie, powiedzmy, nie zawsze mogą z jakąś krzywdą iść na przykład na policję, nie? Czy pominać się w kwestiach prawa, co do tego. Wtedy przychodzą do takich jak ja. Ja robię białą magię, nie? Dlatego ta tantra była dosyć skomplikowana. Robiłem ją przez około 3-4 dni, tak. 4 dni. Taka była procedura, taka też umowa była. I zrobiłem tą tantrę przez 4 dni. No oczywiście jeszcze to nie jest jedna rzecz. Jak już kiedyś mówiłem, często pomagam ludziom na przetargach różnego rodzaju. Teraz też taką biznes. Tak, biznes, biznesowe. Nie tylko jest ochrona, ale to jest też również biznes, nie? Są zdrowotne też. No i tutaj też wspomogłem ludzi, którzy mieli problem z przetargiem. Tam nieuczciwa konkurencja mogła być. Oni uważali, że była nie. Albo na przykład z przetargiem, albo na przykład też z pewnego rodzaju odbiorem technicznym przez państwo, nie? Przez sanepid chyba, zdaje się. Tak, przez sanepid to było, nie? Wiadomo, że oni zawsze się czepiają tutaj wszystkiego, nie? No a przy mojej pomocy bardzo gładko i dobrze to poszło. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o biznes, nie? No ale też są zdrowotne. Już wielokrotnie mówiłem tutaj, że pomagam ludziom w ich problemach zdrowotnych. Najgorsze są właśnie nowotwory, nie? Tutaj, bo nowotwory... Właśnie, kiedy można skutecznie pomóc? Właśnie o tym chciałem tu powiedzieć. Chcę powiedzieć, że
wielokrotnie to pomogłem ludziom, nie? Ale to był okres, moment, w którym na przykład pani dostała, była u lekarza i zrobiła sobie USG i tam wyszły guzy nowotworowe. Natychmiast przyszła do mnie. Oczywiście usunąłem je. No na to dowody są, bo w poprzednich filmach, nie? Nawet chyba zdaje się w tych pierwszych, tam przyszła już z takim monogramem czy z czymś, co się nazywa wynikiem USG. Z wynikiem przyszło, nie? Że już nie ma tego, że już tych guzów nie ma. A kiedy była u mnie po pomoc, to miała guzy, 7 czy 8 guzów nowotworowych, złośliwych. No przecież ja miałem złośliwego raka krtani, tak mówię. Ale szybko, tak. Ale szybko przyszedłeś. Ale przyszłem do ciebie w miarę szybko. I tych przypadków nowotworowych miałem nie wiem. I mówię, że mógłbym jeszcze i 100, prawda? Ładny głos. Jeszcze śpiewać może. A tak mówiłem. Proszę Państwa, to jest fakt. No wiemy, bo przecież są dowody, prawda, tutaj w nagraniach, nie? Ale muszę powiedzieć Państwu, że ludzie przychodzą do mnie na ostatnią chwilę czasami, dosłownie last minute, nie? Last minute, to znaczy, no wiadomo, minuta. Może tak, to jest ostatnia minuta, nie? To nie chodzi o tą minutę, tylko człowiek ma do życia czasami jeden dzień, dwa, albo już umiera, nie? I miałem dwa takie przypadki, jeden to był w Austrii, chyba też mówiłem o tym, ale przypomnę, nie? Że tam pani umierała w tym, w szpitalu, nie w hospicjum, w szpitalu była i telefon miałam, bo rozmawiałam w ten sposób, że telefon miałam, że po prostu, żebym pomógł, nie? Że czy mogę coś zrobić. Ja mówię, że postaram się, że coś zrobię, nie? Co mogę, bo lekarze mówią, że już jutro umrze, nie? No, znają się na tym, wiedzą po objawach, nie? Czy ten człowiek może dożyć następnego dnia, czy nie. Oczywiście momentalnie, natychmiast zrobiłem rytuał, tutaj jantry specjalne, nie? I powiedzmy odwlokłem, bo ta pani była w śpiące, odwlokłem jej śmierć o tydzień czasu. Chodziło być może o to i jestem przekonany, że raczej tak, żeby rodzina się mogła pożegnać z nią, żeby nie było tak, że przyjeżdżają, ona już po prostu jest w grobie, nie? I tak było, przez parę dni rodzina tam przyjeżdżała, z czego się dowiedziałam później, nie? I pożegnali się z nią, po prostu pożegnali, widząc ją w łóżku, nie? Tak chcieli ją zobaczyć, nie? I zobaczyli. Kto chciał zobaczyć, to ją zobaczył. Tydzień czasu, nie? I tylko tyle mogłem zrobić. Teraz ostatnio, niedawno, też muszę to powiedzieć, bo był mężczyzna, od którego, zresztą tu mówiliśmy w poprzednim programie, nie? Że pomogłem mu, bo przyszła do mnie rodzina, nie? I powiedzieli, że prawda, że on się dobrze czuje, na tyle dobrze się poczuł, nie? Że po prostu sobie na spacer wyszedł. A leżał już w domu. Lekarze, jak już poprzednio mówiłem, nie? Lekarze przestali go leczyć, bo po prostu był już skazany na śmierć. Nie widzieli sensu dalszego Nie widzieli leczenia. Sensu, bo tam rokowania były takie, że będzie żył jeszcze może 2 dni, może 3, tak powiedzieli, nie? 2-3 dni. No i to było last minute. Przyszła do mnie rodzina, zawsze mówię, że trochę za późno, to jest za późno. Nie wiadomo, czy, bo to nie jest czarna magia, czy ta osoba będzie chciała żyć. My żyjemy, mamy się dobrze, my chcemy żyć, nie? I myślimy, że każdy chce tak żyć. Tak, każdy chce tak żyć, myślimy, nie? Ale proszę Państwa, jeżeli człowiek jest męczony przez życie, przez lekarzy, przez los, 2 lata, kilka lat, albo jakiś długi czas, nie? Nawet rok wystarczy, nie? Że będzie męczony, w tym sensie, że będzie leczony, nie? I nie ma tutaj za co powiedzieć, że się tego człowieka wyleczy, że mu się pomoże, nie? Lekarze nie zakładają, że pomogą mu, tylko pomagają, może się uda, nie? A tak naprawdę, no wiadomo, że to leczenie jest bardzo inwazyjne do tego stopnia, że człowiek czasami ma dosyć tego życia już poprzez samoleczenie. Tak bywa, że ma dosyć, on już by chciał umrzeć, nie? I z tym przypadkiem spotkałem się właśnie ostatni raz, nie? Nagle się poprawiło, człowiek, prawda, był zadowolony, ja też naprawdę zadowolony byłem z tego, bo zawsze, za każdym razem chcę pomóc komuś, komu pomagam. Ale jak już powiedziałam, nie,
nikogo na siłę. Jeżeli ktoś nie chce być wyleczony, ja tego nie wiem, bo tak naprawdę ten człowiek nie powiedział tego. Bardziej albo lepiej wiedzą o tym domownicy. Nie? Oni dobrze wiedzą, czy on tak naprawdę ma do końca tą wolę życia, czy raz ma, raz nie ma. Nie? Jak to wygląda, dlaczego tak się dzieje, nie wiem. W każdym razie ten człowiek zmarł. Nie? Po tygodniu mojej pracy, tygodniu czy dwa tygodnie, tam lekarze mu dawali chyba dwa dni, nie? On jeszcze dwa tygodnie żył. Tak było chyba, zdaje się, nie? I po dwóch tygodniach zmarł nagle. Nagle zmarł, nie? I też tutaj muszę to powiedzieć, nie? Że nie jestem aż takim cudotwórcą, bo przecież te nowotwory, które wyleczyłem, to są fakty, nie? A które nie wyleczyłem, to cudotwórcze nie są. Co się kryło za tym? Dlaczego taki efekt, nie? Jaka karma się kryje za tym? Nie wiem. W każdym razie to jest jakby takie przypomnienie każdemu, kto by chciał jakąś pomoc uzyskać w tym kierunku ode mnie, że powinien wcześniej przychodzić, o wiele wcześniej. Jeżeli tylko będzie wiedział, że się ten nowotwór, tak, dowie się od lekarza, że na pewno ma tego nowotwora, nie? Uzyska informację o tym, tak, że... od razu, prawda, przychodzić do mnie, a nie po prostu jak już nawet ksiądz nie chce po prostu pomagać, bo wie, że już koniec jest, nie? Że tylko ksiądz przychodzi do kogoś. Zwłaszcza jak ksiądz przychodzi, to się też nie mówi tego. Bo ksiądz najczęściej odradza, też tak mogło być, ksiądz odradza tego typu leczenia. I na przykład jantry, czy tantry, jak robiłem, nie? Mogło tak być, zakładam, bo ludzie mi prawdę nie mówią. To musicie Państwo wiedzieć, to nie pierwszy raz już tak się zdarzyło mi. Dotarłem do tego i po prostu się dowiedziałem, że tak było, nie? Ludzie nie chcą mówić prawdę, że do nich przychodzi ksiądz i mówią o tym, o moich jantrach, o moich zabiegach też mówią, tych, o tantrach tak zwanych, nie? W tym kierunku i wtedy ksiądz mówi, że to po prostu jest szatańska siła, diabelska moc, nie? I momentalnie przerywa jakby energetyczny zabieg tego, co robię. Chcąc mieć monopol na prawdę, na pewne rzeczy, i się celowo zakrywa. Tak, także nie wiem czasami tego, a dowiaduję się od innych osób, że tak właśnie się działo. Tak się działo z jedną osobą, która została wyleczona przeze mnie, nie? I też miało to związek z księdzem, że poszła się modlić do księdza, że dziękuję za wyleczenie, za wyzdrowienie, prawda? Też się wyspowiadała z tych rzeczy, które robiła, nie? Ksiądz ją rozgrzeszył za to, za karę musiała, że ja robiłem to, co robiłem, tam pewnie jakieś zdrowaśki mówi, coś tam w tym sensie, nie? I zmarła nagle ta osoba. Niestety zmarła, nie? Dlatego, że działanie czy zabiegi, które robiłem, zostały w pewnym sensie sprofanowane. Nie dlatego, że nie tylko, że zostały jakby odcięte te energie, tylko zostały sprofanowane jeszcze wręcz nawet, nie? I tu nie chodzi o to, że nie zapłaciła jeszcze, bo powinna zapłacić jeszcze, nie? Zresztą taka była umowa. Bo to jest przekaz energii. Przekaz energii, cokolwiek. Jeżeli ktoś jest naprawdę biedny, nie? To nie biorę dużo. Jeżeli ktoś jest bogaty, może być pewny, że musi zapłacić sporo za swoje życie, nie? Tak to wygląda. Natomiast no, działają różne siły. To nie jest jakiś schemat. To nie jest tak, że schematycznie robię coś, nie? Coś się dzieje z powodu mojego, co robię właśnie, nie? Że to się schematycznie dzieje, że tak już jest. No niestety kryją się za tym inne siły, które są w pewnym sensie no, narażone na te szykany między sobą. Taka jest prawda. No i wtedy się okazuje, że przez taki jest również ten świat ducha. Miałam jeszcze inną osobę, której chciałam pomóc, bo miałam nowotwora, ale wcześniej wyjaśnię, na czym to polega, bo to jest z autopsji jakby tutaj ujęte, nie? Przekaz taki z autopsji. Chodzi o to, że pani już nie żyje, nie? Zmarła na nowotwora, a mogłem pomóc. Miała problem wcześniej, nie miała nowotwora wtedy, potężny problem z łopatką. Tutaj coś się działo, bolało ją, po prostu ramię ją bolało, nie? I bolało od pół roku.
powiedziałem, że zrobię jantę. Zrobiłem jantę, nie? I tak obserwowałem, bo trzy dni powinna nosić, nie? Po dwóch dniach zdjęła i wyrzuciła. Dlaczego? Powiedziała, że Matka Boska do niej przyszła i powiedziała, żeby wyrzuciła tą jantrę, nie? Że to jest grzech, że nie powinna tego mieć, nosić, nie? Nie powinna się leczyć, nie? No nie powinna się leczyć, bo to jest grzech, nie? Nie wiem, tutaj niektórzy używają inne środki, zakazane, prawda, nie? I to państwo mówi, że to jest grzech, nie? I każe. A tutaj Matka Boska niby przyszła, nie? Do tej pani, nie? I po dwóch dniach zdjęła. Ale przestało ją boleć. Te dwa dni wystarczyło też noszenia, nie? Że te ramię przestało boleć. No i potem chciałam jeszcze zrobić na nowotwora, ale nie. Wolała do kościoła chodzić codziennie, prawda? I tak zmarła na tego nowotwora, nie? Niestety taka prawda jest. Nie będę mówił z którego miasta, jak się nazywa, bo to nie o to chodzi. Chodzi o ten przykład właśnie, nie? O którym mówię, że często, nie często, ale czasami nie mam wpływu na to, co się dzieje z moim klientem. Z kim rozmawia, kto mu towarzyszy, powiedzmy w tej pomocy jakiejś tam drugiej, nie? Drugiej z drugiej ręki albo z innej strony, nie wiem, nie? I nie wiem, co się dzieje, prawda, jaka insynuacja przekazu jest w stronę właśnie tego, co ja robię. I wtedy jest problem. Także tutaj pan zmarł, ale miał się dobrze już następnego dnia. Jak zrobiłem to, co zrobiłem, to już następnego dnia chodził na spacer, nie? Raz, drugi raz. Po tygodniu przyszli do mnie i powiedzieli, że 30%, to właśnie to, co mi powiedzieli, 30% ma się lepiej. Proszę państwa, jak ktoś jest nad grobem, już jest nad grobem, bo ten człowiek był nad grobem już, nie? I nagle staje 30%, ma się lepiej, nie? Nawet gdybym zatrzymał, to też jest cud prawie, nie? Ale jak ma się lepiej, to znaczy, że działa. Działa, coś się stało, nie? Także sugeruję tutaj, że być może, prawda, nie chciał być leczony, być może. Ksiądz przyszedł, przerwał tą energię w jakimś sensie, nie? Działanie tego, co ja zrobiłem. To są dwie takie rzeczy, nie? No, sam raczej nic nie robił w tym kierunku. Sam raczej nic nie robił, nie? Ale tak mogło być. Także muszę tu powiedzieć, nie? Też to jest bardzo ważne, nie? Że nie zawsze udaje mi się uratować człowieka. Nie zawsze. Jest to jakieś 10 mam przypadków, czy 11, nie? Skoro dwa przypadki są takie, no jakieś 10%, no niestety 10%, nie, przypadków w tym, tak mogę to przeliczyć, nie, na procenty, nie, tych 11 osób, nie, 10%, 10 osobom, nie, procentom nie pomogłem, 9 pomogłem. No ale nie, też to było człowiek... uzasadnione tym, że osoby zbyt późno do ciebie się zgłosiły. Tak, i to było zbyt późno, uzasadnione. Tak. Tak, a ta jedna osoba mogła przyjść do mnie, nie, ale z jakimiś czystymi intencjami, bo zerwała tą jantrę, a nosiła ją już drugi dzień, bo we śnie, w nocy nagle wstała, nagle, bo coś się zbudziło i kazało jej tą jantrę zerwać. Proszę państwa, takie są też przypadki, nie? Takie są przypadki. Musicie wiedzieć o tym, nie? Dlatego mówię, nie? Że tak się dzieje. A moje jantry są pod auspicjami, zawsze to mówię, Hindu i Kali Devi. Także każdy powinien się z tym liczyć, nie? Że nie ma tu problemu z Kali Devi, nie? Że coś się dzieje, że nagle zostanie opętane, nie? Że wyzdrowieje i tak dalej, bo nic takiego się nie stanie. Każdy w jakimś płaci za to energią, nie? Dlatego się płaci. Nie, i jest jakby wyrównana tutaj energia. A że to nie jest kościół katolicki, czy ktoś, kto po prostu z tego kierunku jest na przykład, nie, to no niestety, no tak, takie są fakty, nie, że ja przywiozłem tutaj nauki Hindu z Katmandu. Jestem akurat mistrzem tych spraw, więcej jak mistrzem tutaj, mistrz to może być mistrz reiki, tam pójdzie na jakiś sobie kurs i tutaj trzeba się uczyć, masę ksiąg, widzieliście państwo, nie? Tu można mówić o kompletnych kwalifikacjach.
No ale mniejsza o to. W każdym razie tak jest na dzień dzisiejszy z jantrami. Nadal pomagam, nadal, prawda, ludzie mają problemy przede wszystkim z magią. Z magią cały czas, prawda, ktoś jest to w rodzinie, na przykład, o, ciekawy przypadek, też tu powiedzieć mogę właśnie, nie, że dziecko, i to są takie drastyczne przypadki, ale niestety mam do czynienia z tym cały czas, nie, dziecko, prawda, które ma roczek i 2 miesiące, zostało zaatakowane przez czarną magię tylko po to, żeby po prostu wyeliminować to dziecko, bo chodziło o jakiś tam spadek, nie. Nie będę rozwijał tego, w każdym razie nagle zrobiłem, nie, i poprawiło się momentalnie. Nic dziecku nie było dalej. Normalnie. Czyli sobie, tak. A już umierało, umierało, tak, bo tam rodzice byli na przemian, nie, nie spali, prawda, pilnowali dziecko, żeby się nie zadławiło. Co się dzieje, to dziecko płacze w nocy, takie dziwne objawy są, nie, jakieś czwarta noc, także. No. I zrobiłem to, co należy, czyli zrobiłem tantrę, rytuał specjalny, nie? Momentalnie przeszło. Także to jest mój sukces, z tego ja się naprawdę cieszę, nie? Że pomogłem ochronić dziecko przed czarną magią. Wie pan, musicie państwo wiedzieć, że jeżeli na przykład niektórzy myślą... Jest skutkami. Tak, jeżeli myślą sobie ludzie tak, nie? Że ten świat jest dobry, nie? Bo u nich się wszystko w miarę dobrze dzieje, nie? Że się nic nie dzieje takiego strasznego, to jest się w błędzie. Macie przykład Ukrainy, nie? Straszne rzeczy się dzieją, ale ludzie są tacy w Polsce też. Zabijają chętnie innych ludzi, żeby tylko zdobyć majątek, kasę. O kasę chodzi. No i myślę, że... I wtedy przychodzi się do mnie, nie? W tej części to byłoby już na tyle, bo później w drugiej części przejdziemy do kart. Jakieś pytania zadamy dotyczące, ale to będzie w drugiej części. Na razie państwu dziękuję. Mogę tylko to zapowiedzieć, nie, w kartach, nie, że ostatnio doradzam w kartach, co należy zrobić. Ale to już dajmy na drugą część. Dziękuję bardzo. Tak, i tutaj... Też. Wiesz, trzeba ludziom powiedzieć, nie? Że wiedzieli.